Walka z episkopatem, walka z Gowinem, z Piechą, z PiS-em, z tymi wszystkimi ludźmi. Chcą pozbawić Polaków prawa do posiadania metodów in vitro. Fa! I nie można ulec złudzeniu, że decyzja parlamentu skandalicznego projektu posłanki PiS, projektu, który zakładał karanie więzieniem za skorzystanie z metody in vitro, że to załatwia sprawę. W dalszym ciągu w parlamencie są dwa fatalne projekty spośród tych pięciu, które parlament zaakceptował do dalszej pracy. Projekt Jarosława Piechy i projekt Jarosława Gowina. Jeżeli którykolwiek z tych projektów wejdzie w życie, to oznacza de facto koniec polskiej metody in vitro. I ci wszyscy, którzy tak jak biskup Hodel straszą ekskomuniką, czy ci tak jak tutaj biskup Głódź, wspierając Radio Maryja, próbują posłów zastraszyć, muszą mieć wyraźny sygnał od nas wszystkich, od społeczeństwa, że nie zgadzamy się na życie w państwie wyznaniowym i chcemy, żeby o metodzie in vitro decydowali ludzie, a nie właśnie biskupi, nawet jeśli mają nieślubne dzieci, co nie jest przecież rzadkością, to nie oznacza to kompetencji w sprawie posiadania czy nie dzieci metodą in vitro. Dokładnie. Jako symbol właśnie wszystkich grzechów.